Nic tu nie zobaczę niestety. Na białym wiadomo jak to jest. Mamy podwójną aplikację. Do białych lakierów również usiądzie fajnie, bo on daje takiej mokrości. Naprawdę uderzenie jest fajne, zajebiste. Nie ma tutaj szkła. To jest takie typowo woskowe uderzenie. Zero szkiełka. Nic kompletnie. Jak ktoś lubi miękkie uderzenie, czyli jest fanem wosków, to ten produkt Ci to da. Ok. O. I tutaj też będę starał się Ci pokazać od A do Z, jak to wygląda na powierzchni, która nie była po korekcie, zresztą na Audi też nie. W sumie można powiedzieć, że ten panel chyba lepiej przygotowałem niż na Audi, bo na Audi omyłem po prostu odpowiednio pianą zasadową, produktem zasadowym i nie odtłuszczałem nawet, tylko tak zarzuciłem. A tutaj mamy wymycie perfekcyjne z odtłuszczeniem. I teraz tak, zdejmuję gumy, jakkolwiek to zabrzmiało, dłoń sucha. Ha! Ojej! Ojej! Poślizg, rewelacja. Stąd to samo oczyszczanie. FX. No to tu jest lepiej niż na FX-ie, pomimo że FX ma super hydro. Pięknie. No dobra, słuchaj. To co? W dalszej części filmu patrzymy, jak wygląda sytuacja, bo to taki można powiedzieć drugie podejście. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o mojego kasztana i o żony gruza. Nie, przepraszam, furę. Jak to usłyszy, kurczę, to będę głodny chodził. Maja i zobaczmy jak się ma sprawa z woskiem. Ty pewnie będziesz słabo widział, bo to na białym broni się, zjeżdża woda, widać, że siedzi. Panel nieprzygotowany, wiadomo, no tam bez szału, tu wszystko co z tyłu siedzi to jest po prostu ma okropnie, czyli tutaj wszystko najkrócej siedzi, jeszcze się broni, krople mega koślawe. Tu jest najlepiej u góry, zderzak. Tu jest całkiem dobrze. Pod rejestracją najgorzej. Zderzak. Zjazd jest, jeszcze się broni. Siedzi. No dobrze, słuchaj, co do wosku. Na drugi dzień sprawa tak się ma. Powrót. Całą noc, w sumie północy padało, stał pod pracą, rano powrót w deszcz i słuchaj, po drodze, gdzie trwa remont. Z Łodzi do Konstantynowa Łódzkiego ludzie wiedzą jak tam jest, ci którzy jeżdżą, to jest masakra, jest rozgrzebane, jest mnóstwo błota, jest piachu, zobacz jak sprawa wygląda, jeżeli chodzi o samooczyszczanie. Zajebiście. No, jestem pod wrażeniem, ale teraz sprawdzimy kropnik. Połysk wosku naprawdę zajebisty. Bardzo mi się podoba. Coś niesamowitego. Zobacz tutaj tył. Naprawdę siedzi to znakomicie. Ta strona widać, że przeciągnę, o, że jestem. Ale słuchaj, na to, co przejechałem po takim błotku, jest przyzwoicie. No to co? No to sprawdzimy, myślę, kropling, nie? Zobaczymy, jak to się ma, jeżeli chodzi o kropelki. Oczywiście auto nie jest myte, jest brudne. No zobaczymy. Obłęd. Obłęd. Ja widziałem rano na masce, to były takie kluchy, bo popadało. I przy prędkości chyba w okolicach 50 wszystko, nie 60, z maski wszystko pięknie zjechało. Masakra. Jestem bardzo miło zaskoczony tym produktem.
No rewelacja. Ciekawie jak to długo posiedzi. Kurczę, teraz wezmę sprężone powietrze. Zobacz. Okej, okay, auto umyte, jak po bez dotyku. Nie, no żartuję. Ale zobaczmy. No, no zajebiście jest, naprawdę. Bardzo fajny połysk. I tak naprawdę widzę, że położyłem wosk, ten połysk jest taki miękki, przyjemny. Super, jaram się. Mam nadzieję, że długo posiedzi. Pierwsze mycie, jeżeli chodzi o wosk, minęło kilka dni. Nie wiem ile dokładnie, nie liczyłem, nie patrzyłem. Na pewno pojawiło się zdjęcie licznika, ile kilometrów, jaki dzień. Chyba 10 dzisiaj, tak. Jak wygląda hydro? Kurczę, sam jestem ciekawy. No siedzi. Krople już nie są tak fantastyczne. Umyty jest szamponem CureLab. 30 ml na 10 litrów wody. No zjeżdża. Woda zjeżdża, krople są koślawe, ale zostaje bardzo mało wody. Teraz tak, w sobotę robię trasę. Będzie to autostrada. Znaczy nie dużo, bo jakieś 150 km, ale no prędkości będą znaczne. Teraz tak, z tyłu w jednym miejscu widzę, że coś jakby mi kurczę nie usiadł. A nie, siedzi, ok. Ta strona podobnie jak strona lewa. Tu podobnie. Pamiętajmy, że auto nie było w ogóle w żaden sposób przygotowane. Tu ok. No dobra, słuchaj, to co? Jeżdżę. Słuchaj, 25 kwietnia, kilometry przejechane? Nie wiem, na pewno się to wyświetli. Patrzymy, co jest grane z woskiem. Przepraszam za szumy, no zaczyna nam taflować, ale w dalszym ciągu siedzi. Błotnik również to samo. Siedzi skurkowany. Tył podobnie. Tafla, mało wody, siedzi. Tylny błotnik idealnie. Zderzak tył, tutaj jest naprawdę masakra. Siedzi, tafluje, zjeżdża woda, widać, że się kończy. Tył zderzak, słuchaj, tu bardzo fajnie. Tu też widać, że tafluje, powoli się zaczyna kończyć. No tu tył ma bardzo ciężko. Lecimy dalej. Podobnie jak z tamtej strony, tutaj tafluje, tafluje. Słuchaj, tutaj jest troszeczkę jakby gorzej niż ze strony lewej. I nie wiem dlaczego, nie znam powodu. Tafluje, siedzi. No widać, że zjeżdża. Tutaj jest podobnie. Słuchaj, no wosk w dalszym ciągu siedzi. Teraz będzie niedługo trasa, prawie 1000 km. Także zobaczymy, czy przeżyje tę trasę. Dobrze, słuchaj, 3 maja. Jak się ma sprawa z przebiegiem? Na pewno ci się wyświetli. Zrobiona trasa. 900 km, Niemcy. Także tutaj patrzymy. Skurczybyk cały czas siedzi. Używany był produkt do usuwania owadów. Zasadowy, mocny produkt. Cały czas siedzi. Idealnie. Znaczy idealnie. Siedzi. Woda zjeżdża. Widać, że produkt jest co lepszy. Jest cały czas połysk. Naprawdę. Cały czas jest połysk. Tył. Ideolo. Zjazd jest. Tu.
ta strona znowu troszeczkę gorzej, nie wiem dlaczego. Idealnie. Znaczy idealnie, nie jest to idealny kropling. Mało wody, zobacz. Tafla. I zjazd jest. No co, jeżdżę, obserwuję. 11 maja, słuchaj, i... I siedzi. Siedzi i siedzi. Tutaj to z przodu... No, nie, tutaj ją zasady zabiły. Na zderzaku jej nie ma, czyli produkty na owady ją tutaj zabiły. Zabiły wosk. Tu się broni. Zjazd. Jest końcóweczka. Myślę, że następne mycie to już będę podjeżdżał tutaj z Quick Detailerem od Blend Bladders. Uzupełnię. Tak, tu już można powiedzieć, że to już jest taka końcóweczka. A dzisiaj strzelone, słuchaj, na niemieckiej autostradzie na Śląsk, tak, zapiąłem sobie dwójkę z przodu, więc no i opady deszczu. Myślę, że połowa, a czy może nie, 1/3 trasy w deszczu. Zjazd. Tutaj pięknie tył. Broni się, ale słabiutko. Już. Tutaj można powiedzieć, że zderzak umarł. Na śmierć, aż się zabił. Nie, zabiłem, a teraz się zabiję na śmierć, aż umrzesz. Zjeżdża. Jeszcze coś tam się broni. Broni się, zjazd. Słuchaj, no nie da się ukryć, że jeszcze wosk siedzi. Znaczy, niby Karnauba Quick Detailer. No, Quick to raczej nie jest. A bardziej bym powiedział, że jest to wosk w płynie, który jest mi troszeczkę wymagający, ale za to odwdzięcza się trwałością i połyskiem. I co lepsze, to auto naprawdę cały czas wygląda, że coś na sobie ma. Serio. Uważam, że w tym momencie produkt się skończył. Następne mycie uzupełniam Quick Detailerem. Dzisiaj już nie zdążę, nie będzie mi się chciało. Osuszę tylko auto i to będzie wszystko. Czy produkt jest fajny? Produkt jest zajebisty, naprawdę. Na tyle, co on przeżył, na tyle, co ja tu na niego wrzucam, kurczę, produktów. Teraz chyba trzeci produkt na owady, dopiero można powiedzieć, go z przodu zabił po tych kilometrach. Trzeci produkt, gdzie zabiło też mi powłokę. Tutaj, kurczę, nie wiem, czy film już był. Chyba był. A, był film, no, tutaj się jeszcze broni. Także, czy produkt jest fajny? Jest zajebisty, naprawdę. Jeżeli chodzi o wosk w płynie, jeden z lepszych, jakich używałem. Serio, naprawdę. Jeden z lepszych, jakich używałem, pomimo tego, że w aplikacji nie jest to mistrz, ale tak jak widziałeś w filmie z aplikacji, że kładziesz grubo, docierasz, odwracasz i naprawdę uderzenie jest solidne. Bardzo fajny produkt. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!